dzisiejszym Stalex Magazynie zapraszamy do obejrzenia relacji z hitowego pojedynku pomiędzy Bora Bora i Eurodrobiem. Zajrzymy na spotkanie drugiej ligi grupy B, gdzie Syla zmierzyła się z przyjaciółmi z Unisławia. Wytypujemy największe według nas zaskoczenia Ekstraligi, a także powiemy o niecodziennym remisie i odrobieniu trzech bramek w ciągu trzech ostatnich minut. Zapraszamy! Hitem kolejki, która odbyła się w ostatni weekend 2014 roku, był pojedynek Eurodrobiu Toruń z Bora Bora Cars. Mecz już przed rozpoczęciem zapowiadał się bardzo ciekawie, a kibice zgromadzeni na trybunach na pewno nie mogli być rozczarowani widowiskiem. Co prawda pierwsza połowa była wyrównana, ale i tak nie brakowało ostrej walki oraz licznych strzałów i interwencji bramkarzy. Przed gwizdkiem oznaczającym przerwę bramkę zdołali strzelić torunianie. Drużyna Eurodrobu to jest profesjonalny zespół. To jest zespół, który na hali gra cały czas i na pewno umiejętnościami halowymi nas przewyższają. Ale oczywiście liczyliśmy na to, że będzie mecz bardziej na styku. Drużyna Eurodrobu też tak nie zaatakowała od razu tak naprawdę. Tak? Też jakby czekali na nas na swojej połówce i wydaje mi się, że mecz był na pewno ciekawy. I też mieliśmy swoje sytuacje, których nie wykorzystaliśmy i mogłoby się to też inaczej ułożyć wtedy. Dokładnie. Skuteczność w dniu dzisiejszym w waszym wykonaniu to chyba była właśnie ta bolączka, bo tych sytuacji mieliście troszeczkę, jednak te strzały albo bronił bramkarz, albo były minimalnie obok bramki. Tak, dokładnie. No ale no, niekiedy tak się zdarza, no nie zawsze wszystko wychodzi. Są mecze, gdzie wszystko wchodzi, a są mecze, gdzie niekiedy nie wpadnie jedna bramka nawet. Druga odsłona gry potwierdziła, że zespół Eurodrobiu to profesjonalna drużyna, a każdy, kto się z nią zmierzy, będzie miał spore problemy. Torunianie dołożyli jeszcze dwa gole i do samego końca kontrolowali przebieg meczu. Bydgoszczanie ambitnie próbowali zdobyć chociaż kontaktową bramkę. Jednak na ich nieszczęście albo bardzo dobrze w bramce Eurodrobiu spisywał się Nikodem Romanowski, albo zawodnikom z Bydgoszczy nie dopisywała skuteczność. Ja powiem tak, do tego spotkania i tak się już nastawialiśmy tydzień temu, że z Wojownikiem Wapcz musieliśmy wygrać i braliśmy pod uwagę to, że ten mecz może być przegrany, więc w jakimś stopniu tam kalkulowaliśmy sobie taki wynik. Więc myślę, że morale nie opadną, a mecz ogólnie zagraliśmy dobrze, bo i akcje wychodziły i graliśmy piłką i dobrze kryliśmy i tak dalej, więc na pewno to pcha optymizmem na kolejne spotkania. Zespół Eurodrobiu Toruń od początku uznawany był za faworyta rozgrywek. Natomiast drużyny zmagające się z reprezentacją Grodu Kopernika przed każdym spotkaniem przyznają, że o korzystny wynik może być ciężko. W spotkaniu drugiej ligi grupy B zmierzyły się dwie drużyny mające w swoich składach najskuteczniejszych zawodników Stalex Ligi. Syla Kręgielnia Unipartner z Grzegorzem Słukowskim oraz Unisław Frenz z Piotrem Maksymiakiem. Obaj piłkarze mieli przed tym pojedynkiem po 25 bramek. Dodatkowo w świeckiej drużynie zagrał Mateusz Ligmanowski, który jest z kolei najlepiej asystującym zawodnikiem turnieju. Znaczy szczerze mówiąc, tak do końca się w tym nie zagłębiam, tam ile tam mam bramek. Coś tam słyszałem, koledzy mówili, ale to nie wiem. No, głównym celem właśnie tutaj było wygrać, ale spodziewałem się, że to będzie ciężkie z jednym zawodnikiem na zmianę. Po świętach, zmęczeni wszyscy, ciężko. Dzień dobry.
Unii Sławianie, którzy przyjechali na niedzielny pojedynek w zaledwie 6-osobowym składzie, przegrali wysoko z Sylą aż 5-1. Mimo iż do przerwy na tablicy widniał bezbramkowy remis, a jako pierwsi bramkę strzelili właśnie zawodnicy Unii Sława Friends, nie udało im się dowieść do końca chociażby remisu i ostatecznie doznali wysokiej porażki. Na pewno zabrakło trzech zawodników. Kowalski, Berej, Poznański. Świąteczny klimat jeszcze chyba im dopisuje cały czas. Nie wiem. No na pewno mi się wydaje, że jakbyśmy mieli pełny skład, to może nie ze spokojem, ale myślę, że dalibyśmy radę zespołowi Syli, no bo w pierwszej połowie myślę, wydaje, że zagraliśmy dobrze, potem zabrakło sił, konsekwentnie zagrali do końca, musieli nas w końcu przełamać, nie ma siły. No. Będą wszyscy jeździli na mecze, nie będzie żadnej absencji, to jestem pewien, że jakoś z tego jakoś wybrniemy. No 3 punkty strata, no ale jeszcze gramy dalej, tak? Nie wszystko stracone, zobaczymy. Dwie bramki dla Syli w tym spotkaniu zdobył Grzegorz Cułkowski i to on prowadzi teraz samodzielnie w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników. Niestety żaden z zawodników Syli nie miał dość odwagi, by stanąć przed kamerą. Koniec roku to czas pewnych podsumowań, więc z czystym sumieniem możemy podjąć się próby wybrania zespołu, który najbardziej zaskoczył wszystkich zainteresowanych halówką 8 edycji Stalex Ligi. Na to miano na pewno zasłużyli zawodnicy hurtowni budowlanej Gresta, którzy w rozgrywkach Ekstraligi zdobyli już 10 punktów i są bliscy zapewnienia sobie rozstawienia w kolejnej rundzie. No na pewno tutaj wypalił nasz eksperyment połączenia dwóch zespołów, czyli chłopaków z Przysiecka i z Bukowca. Gramy cały czas na ambicji, nie jesteśmy typową drużyną futsalową, gramy w rozgrywkach na trawie i naprawdę to fajnie zatrybiło, tworzymy fajną ekipę, no i w każdym meczu staramy się dać z siebie wszystko, no i idziemy tak cały czas do przodu. Większość ludzi na pewno też mogła zauważyć, że troszeczkę na początku badacie rywala, zarówno jak i rywal wasz zespół, jednak z biegiem czasu stosujecie bardzo wysoki pressing, który okazuje się bardzo skuteczny. No tak, najpierw chcemy zobaczyć, co gra przeciwnik, tylko raz tego nie zrobiliśmy ze Skodą bodajże, no i ponieśliśmy wysoką porażkę. A tak staramy się zobaczyć, jak przeciwnik do nas wychodzi, czy wychodzi wysokim pressingiem, czy gra z tyłu, czy z przodu. No i później próbujemy dobrać odpowiednią taktykę do tego i staramy się narzucić swój styl. Mocnym punktem zespołu, który z pewnością dodaje wiary w sukces, jest bramkarz Adam Gural. Uważam, że Adam jest tutaj jednym z najlepszych, jak nie najlepszych bramkarzy tej ligi. Jest naszym pewnym punktem zespołu, możemy na niego zawsze liczyć. Ma bardzo wysoką skuteczność obronionych strzałów. No, rywalizuje z nim Krzysiu, który też pozytywnie wpływa na Adama. Rywalizacja w każdym zespole jest potrzebna. Na pewno jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Do ciekawego wydarzenia doszło w meczu Stalex Ekstraligi pomiędzy zespołem SPX Bydgoszcz a Unisław Team, w którym to bydgoszczanie do 37 minuty prowadzili 3-0 i wydawać by się mogło, że nic nie może im już odebrać zwycięstwa. Jednak piłka futsalowa jest nieobliczalna i kibice zgromadzeni na trybunach mogli się przekonać o tym na własne oczy. Drużyna Unisławia wycofała bramkarza i w 3 minuty zdołała doprowadzić do remisu, ratując tym samym jeden punkt. Chyba trochę zlekceważyliśmy już przy prowadzeniu 3-0. Później mieliśmy kilka sytuacji do pustej bramki, bo przeciwnicy grali jednego więcej w polu. 3 razy strzelaliśmy na pustą bramkę, niestety się nie udało, to się później zemściło i po prostu wykorzystali nasze słabsze ustawienie w obronie i wyrównali. No. Tak czy siak, tak nas cieszy punkt, bo przed meczem byśmy w ciemno wzięli ten punkt, aczkolwiek wiadomo, w miarę jedzenia apetyt rośnie i no szkoda tych punktów, bo te 2 punkty
Myślę, że tak na 90% już by zagwarantowały nam pierwszą czwórkę i spokojny okres oczekiwania na ćwierćfinałowego przeciwnika. A tak musimy dalej walczyć. Mamy jeszcze przed sobą ciężkie mecze, bo mamy Grudziądz, mamy Borę Bydgoszczy, no i oczywiście Toruń na sam koniec będziemy mieć, więc do tego meczu byśmy już chcieli być pewni, że będziemy w pierwszej czwórce, przynajmniej będzie ten mecz się w spokoju rozgrywał. Warto dodać, że drużyna SPX Bydgoszcz, grając pod nazwą FC Bydgoszcz, wystąpiła w Wojewódzkim Pucharze Polskiej Futsalu. Niestety bydgoszczanie szybko pożegnali się z tymi rozgrywkami, trafiając na silnego rywala z Torunia. Jak informuje Marcin Gruszczyński, to nie jedyny związek z zawodowym futsalem, jaki planuje ten zespół. To znaczy, tak naprawdę jest to ciąg dalszy tego, co tu widzimy. Większość chłopaków na razie na początek będzie grała z tej drużyny, wzmocniona kilkoma zawodnikami, dobrze znanymi tutaj Tomkiem Rogurzem, Marcinem Wanatem. Więc jest to taki twór, czego nie było w Bydgoszczy. Jeszcze chciałem po prostu to spróbować. Mam po prostu zaplecze do tego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zaczęliśmy od Pucharu Polski i trafiliśmy na najgorszy, na najsilniejszy zespół, jaki mogliśmy trafić, czyli FC Toruń, w tej chwili lider pierwszej ligi. Myślę, że już to któryś raz powiem, ale na pewno awansują do ekstraklasy, więc dobrze znana drużyna, ciężki rywal po ciężkim boju, ale myślę, że stawiliśmy im opór i mecz się mógł podobać. Nie wygraliśmy, jesteśmy zadowoleni, bo walczyliśmy. A co do przyszłości, w połowie stycznia rusza druga liga futsalu kujawsko-pomorska. Wystąpią w niej trzy drużyny, też jedna dobrze znana tutaj, Chemża Futsal Team pod nazwą Legia Chemża. My wystartujemy jako FC Bydgoszcz, prawdopodobnie też troszeczkę się zmieni nazwa na sam początek ze względu na formalności PZPN-owskie, licencje i tak dalej. Zagramy jako Chemik Bydgoszcz i TAF Toruń. To będą trzy drużyny, będą trzy turnieje, może sześć turniej, zobaczymy, jak to z czasem się poukłada. Na pewno będą trzy turnieje w każdym mieście, rozegramy to, zwycięzca na 99% awansuje do pierwszej ligi, więc tam celujemy, chcemy wygrać to, grać w przyszłym roku w pierwszej lidze, po prostu zamiast Torunia my tam i zobaczymy, co przyszłość pokaże. Myślę, że zaplecze jest, sponsorzy są, którym bardzo dziękuję, przede wszystkim w tej chwili SPX-owi, MDD, panu Jackowi Gostce i Michałowi Dąbrowskiemu, którzy w tej chwili nas wspierają, również Mariuszowi Leśniewskiemu, którzy na ten początek nam pomagają. Dzięki nim możemy wystartować, wystartowaliśmy w tym pucharze i wystartujemy w drugiej lidze i mam nadzieję, że to pociągniemy dalej. Zainteresowanie jest, myślę, że wśród sponsorów tak samo się znajdzie, jak to, no po prostu to musi ruszyć, no musi nabrać rozgłosu i tak dalej. Pierwsze echo na turnieju i tak byliśmy zdziwieni, bo przyjechała telewizja, gazety opisywały, więc myślę, że jest ten głód jakiś na początek. Mamy nadzieję, że i miasto nam pomoże, będziemy mogli rozgrywać na fajnej sali, gdzie kibice będą mogli przychodzić, kibicować i tak dalej, więc chcielibyśmy się pokazać chociażby w północnej Polsce, tak jak ma miejsce pierwsza liga. Zawodnicy bydgoscy mają aspiracje, aby zadomowić się w pierwszej lidze futsalu na dłużej i być kolejną siłą w województwie po drużynach z Torunia czy Chemży. Były takie plany, aczkolwiek wiemy, jeżeli wymieniłem już tych dwóch zawodników, Marcina Wanata będzie bardzo ciężko pewnie wyciągnąć z Rafmiksu. Myślę, że to jest prawie niewykonalne. Nie wiem, na pewno zobaczymy, bo musi pokazać ten sezon, zobaczyć, czy się zgramy, czy nam się to będzie podobać, czy będzie klimat w zespole. Myślę, że takie rozmowy na pewno będą. Łatwiej myślę, że będzie z Tomkiem Rogurzem. No zobaczymy, kto jeszcze będzie grał. No jest paru chłopaków, jak widać, w Bydgoszczy. Na razie chcemy się skupić tylko na chłopakach z Bydgoszczy. Chcemy, żeby to był taki twór typowo bydgoski. Co z czasem pokaże później, tego nikt nie wie, nic nie możemy powiedzieć i tak dalej. Ja myślę, że potencjał jest wśród chłopaków, co widać na tle Torunia, że myślę, że spokojnie moglibyśmy tam gdzieś w tej czołówce w pierwszej połowie pierwszej ligi być. Co widać, no nie wiem, po meczach z Unisławiem, Toruniem i tak dalej.